Witam, żebyszki z tej strony Trevor, w pierwszym odcinku z Hardline 4 na lokacji Kaiseredux jako Jonquentian. Chyba tak to byłoby najlepsze przetłumaczenie. Zazwyczaj mówimy tutaj kilka Fengtian, Manchukuo, Mandżuria. Powiem szczerze, jest tutaj naprawdę bardzo dużo nazw do tego regionu. Więc postanowiłem, że zagram jako Chiny. Tak naprawdę mamy kilka Chin, ale w sumie wydaje mi się, że te Chiny też mają ciekawe rzeczy. Ponieważ jakoś nie miałem zbytnio propozycji, tak nie pisaliście w komentarzach propozycji, no to postanowiłem, że po prostu sam wybiorę. Więc jeżeli macie jakieś swoje propozycje, to chętnie piszcie w komentarzach, ja je zawsze czytam. W takim razie, jak już zacząłem, to oczywiście lore Chin to jest zawsze straszna, straszne pogmatwanie i naprawdę, żeby zrozumienie czasami w każdej z fabuł, co się stało w Chinach, to naprawdę trzeba się trochę czytać, dlatego też bierzemy to na słowo, że w Chiny po prostu miały zły czas. W takim razie możemy zaczynać. Jeżeli chodzi o Mandżurię, to zazwyczaj tutaj mamy oczywiście współpracę z Japończykami i dużo tutaj związanych osób z właśnie tą kliką Fengtiangu. No to w sumie mógłbym zacząć. Więc oczywiście wiadomo, że tutaj Kaiseredux ma trochę mniej kontentu do Chin niż Kaiserreich, dlatego że Kaiseredux trochę zachował swoich starych, ale też zabrał to, co takiego było dobre w tego z nowych, właśnie z nowego Kaiserreicha. Więc tutaj będziemy oczywiście mieć szalonego barona oraz co tutaj jeszcze było dziwnego. No znaczy się, będziemy mieć oczywiście Pujego, no to który tutaj teraz rządzi. Więc tutaj mamy oczywiście trochę fabuły i ja może sobie przeczytam, o co chodzi. Okej. Dobra, czyli że mamy różne frakcje, tam zauważyłem, o co chodzi, tutaj to jest. I musimy to balansować w głównej mierze. Tak naprawdę nie czytałem, żeby to miało znaczenie w sumie w późniejszym, więc zgaduję, że musimy wybalansować. Okej, okay. No co chodzi z Japończykami? Okej, tutaj z Japończykami to w sumie jest to coś podobnego, że nie powinniśmy ich aż tak bardzo wkurzać. No w sumie Japończycy to w większości modów to jest coś takiego, że gdy już my jako uda nam się trochę Chiny podbić, to wtedy zdradzamy Japończyków, ponieważ jesteśmy o wiele silniejsi od nich. I jeszcze jeżeli chodzi o politykę, o no to są te wszystkie rzeczy, więc tak, mamy Recovery League. Więc to są dawni przywódcy Fengtiangu, tych okolic, Mandżurii. Mamy jeszcze klikę Zhang. Też pewni royaliści, którzy są związani z nami. Więc w sumie my też się nazywamy Zhang. Mamy Communication Click, klikę komunikacji. Co, nie powiem szczerze, naprawdę dużo było partii, które w Chinach miały słowo komunikację. No tak, czyli to jest związane z takimi przemysłowcami. No i Concordia Association to już jest coś, co akurat wiem, ponieważ to się jest w podstawce. To jest po prostu taki partia stworzona przez Japończyków. Dobra, no to w sumie wszystko przeczytaliśmy. Wiemy, co chcemy. Oraz tutaj dopisał nam, że powinniśmy produkować leki czołg. To będziemy produkować leki czołg. Okej. Okay. Pies musi być w środku domu. I co oznacza, że pies może szaleć. Ponieważ nagrałem to w momencie, kiedy dużo osób
dużo osób chce iść na spacery z psami i on nie lubi innych piesków. Więc oczywiście, że będzie szczekać. Na szczęście, jeżeli zamknę drzwi, no to wtedy nie będzie żadnego problemu z tym. Okej, okay, w takim razie możemy już zaczynać tak na pełną parę. Zobaczymy, jak to będzie. Szczerze, Kaiser Redux skopiował tutaj, ale nie ma tak dużo wyborów. Jest subwód do Kaiser Reduxa, który jest tylko związany tylko z właśnie Chinami, z Azją. I on ma o wiele więcej, jeżeli chodzi o, o te oczywiście wybory, które można sobie porobić. Więc może jeżeli będę chciał, albo też ktoś napisze w komentarzach, że o, chętnie gdybyś ten mod sprawdził, ten submod, który coś tam ma, Dragon, coś tam, nie pamiętam dosłownie jak się nazywa, po prostu się nazywa Kaiser Redux Asia submod czy coś takiego, to może wtedy to zobaczę, ponieważ oni naprawdę dużo ścieżek dali do samych Chin i to jest jako submod, dlatego że oni się tylko specjalizują z tym i w sumie czasami też fajnie, kiedy ludzie sami z siebie biorą te rzeczy. Okej, okay, w takim razie tutaj widzimy, że już są pewne rzeczy, które jak sami widzieliście bardzo dużo. Okej. Okay. Oj. Tutaj się denerwują nas. Więc jak sami widzieliście, tam są eventy. O, tutaj jest to wszystko. I mamy teraz 4 partie. Nie mamy żadnych tutaj socjalistów czerwonych i w ogóle. Suppressor Generalis. Tak naprawdę mamy 2 cele narodowe, które zbytnio mają pokazywać, że coś jest, ale nie. Exiled Military Leader from Shandong arrives. Tutaj w Chinach zazwyczaj jest dużo takich eventów, gdzie ktoś uciekł z danego regionu. O, właśnie frakcja mi się rozwaliła. Uciekł im z danego regionu i możemy go przyjąć. Ciekawa mechanika, nie powiem. Chociaż jak ja kiedyś próbowałem z tymi wszystkimi właśnie różnymi na przykład charakterami, bo to jest ten cały system charakterów, to naprawdę trzeba się pomęczyć, żeby wszystko zadziałało. Regionalistic Action, o nie. Recovery League nominates a new interior. Okej, okay, czyli możemy mieć nowego ministra. Wtedy oni dostaną plus, tylko że ile oni mają poparcie? Mają 38. Szczerze. Co ty masz? Resource, Recruit Table. Tutaj mamy stabilność. Bo to jest head, czy to jest Minister of Interior? Okej, okay, to jest Minister of Interior. O, to jest. Szczerze powiem, ty coś przynajmniej masz. No to weźmiemy ciebie. Okej. Okay. O, co? Tybet został obalony. What? Obalili Tybet i prowadzili komunizm do niego, nadszenie komunistycznego syndykalizmu. Okej. Okay. Dobra, co tutaj mam? Amphor of Kempai, czyli coś tutaj związanego z tym. Czyli oni dostaną plus, co chyba powinniśmy im zrobić. I wtedy co zrobimy? Silence Targeted Subordinates. Chyba tak, zgodzimy się, że pomożecie nas w takim razie. Bardzo chętnie. Jest, bardzo chętnie byśmy wzięli. I tutaj może sobie trochę odbijemy wsparcie. I co tutaj jest? Tutaj nie możemy nic innego wybrać. Dobra, co to jest? Demobilization. Wydaje mi się, że to nie jest dobry czas na demobilizację. A czy możemy coś porobić? Nie, bo mam większość zablokowaną. A to musimy poczekać. Dobra. Gang of Three. Okej, okay, mamy jakiś evencik. Zawsze fajnie poczytać sobie tego, wiecie. Czasami to jest coś takiego, że okej, okay, tutaj jest trochę lore'u, więc to raczej nie będziemy.
Tam często trudno rozwiązać, czy to jest trochę mówią na serio, czy nie. Wydaje mi się, że na razie spustujemy sobie armię, dlatego że naprawdę potrzebujemy. Potrzebujemy to, tak. Wiem, że gospodarka jest fajna, tylko że jak my będziemy walczyć z Chinami, to my potrzebujemy w miarę okej armię. Ponieważ, no niestety, ale wojna będzie polegała zazwyczaj na okrążaniu. W Chinach... W Chinach mikro jest jednym z najważniejszych rzeczy na świecie, więc... Musimy pamiętać o tym, jak będziemy tutaj walczyć. Tutaj też mamy pewne, możemy dodać bonusy, ale zobaczymy w przyszłości, co to nam da. Więc póki co będziemy tutaj szukali celów narodowych z wojskiem. Później sobie pomyślimy o innych celach. Okej, co tutaj jest? To jest coś political power, więc może najpierw sobie wdajmy. I tak będziemy Chińczykami, więc będzie nas dużo. Więc wydaje mi się, że to weźmiemy. Z War Support dostaniemy, ale stabilność. Tutaj War Support. Z jednej strony chcielibyśmy, tylko że stabilność nas spadnie. Nie podoba mi się, kiedy spada mi stabilność. Nie możemy nic zrobić. Japończycy dodają Japończycy. Okej, co tutaj możemy? Możemy dodać sobie gościa, communication group. O, to jest akurat ci, których chcemy, żeby, więc bardzo chętnie communication click wchodzicie. A my w międzyczasie jedyne co możemy robić. Agent, provocateur. Okej, Chińczycy wysyłają tutaj prowokatorów. Oraz widzę, że mamy strasznie dużo tych eventów, a ustawiłem tylko na regionalny, więc nie pokazujcie mi żadnych news eventów. To jest najlepsze, że ustawiasz sobie na regionalny, a ci wyskakuje Malta. No, to jak jest pewien duży mod, to później... No, zapominają niektóre rzeczy robić. Okej, więc strasznie dużo mieliśmy rzeczy w międzyczasie. A my dosłownie włączyliśmy 28-dniowy ten fokus. Okej, co wy się... Okej. Mają dziwnego gościa u władzy. Nigdy nie lubimy, kiedy dziwni ludzie dochodzą do władzy. Okej, co tutaj mamy? Okej, mamy tutaj coś. To jest Concordia Accords. W głównej mierze to jest coś takiego, że w zamian za wsparcie dostajemy jakieś rzeczy. Bardzo chętnie sobie wezmę, ponieważ chętnie bym sobie trochę dorobił rzeczy, ponieważ naprawdę, ale naprawdę potrzebujemy dobrego ekwipunku do własnego wojska. Więc jeżeli tutaj coś takiego wyskakuje nam, to biorę. Jeżeli chodzi o resztę to statystyk, tutaj o stabilność i war support, to też jest ważne. W Hoju naprawdę trzeba wiedzieć, co jest ważne, a co nie. Okay, co tutaj jest? Do communication click? O, no to oczywiście communication click. Bardzo chętnie chcemy, żeby nas wspierała. Tak. Communication click jest to social conservatives. Okej. O, dziękujemy za karabiny. Bardzo chętnie weźmiemy je. I jeżeli to jest powtarzalne, to my aż tak bardzo nie będziemy tego brać. Będziemy po prostu czekać. Okej, co tutaj jest? Kogo musimy poprzeć? Zanga, Zanga. Wspieramy Zanga. Potrzebujemy tego. Mhm. Czekajcie. Chyba w tym modzie wyłączyli możliwość robienia tych... jak się nazywa... tych wojen domowych poprzez... No znaczy się też mam wyłączone, ponieważ mam DLC. Ale naprawdę, gdyby to było włączone, to bardzo dużo byłoby nie... jakichś niesmacznych rzeczy. I tutaj tego nie robimy, dlatego że my w głównej mierze nie będziemy aż tak bardzo
na to zwracać uwagę, ale jak tutaj możemy już zmieniać gospodarkę, to bardzo chętnie. No to mamy to demobilizację? Nie, już nie mamy. Okej. Okay. Możemy tutaj sobie pokupować samochody. Wydaje mi się, że armor cards nie jest aż takim ważne. Czy my w ogóle mamy to armor cards? Nie mamy. No to po co nam kupować coś, co nam nie jest potrzebne. Tutaj możemy sobie trochę karabinów ulepszać. No i jak zwykle czekamy. Tak, tak to wygląda. Okej, send I to Sichuan. Tak, możemy wysłać. Tutaj chętnie wspieramy naszych współbraci. Okej, tutaj sobie już poustawiam Mio. Tutaj ciągle zmieniamy, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, że w głównej mierze tak naprawdę nie musimy tego robić. Okej, więc to jest minister. Co to jest? Economy Ministers, czyli Economy Minister. Co to jest? Resource. A ty co nam dasz? Daily Political Construction Speed. Ty co to masz? Czy Construction Speed? Ty nie jesteś taki. Aż tak bardzo nie jesteś nam potrzebny. Widzę, że ten event jednak ma jakieś znaczenie. Chociaż wiadomo, że communication tam będziemy wspierać w głównej mierze. Concordia. Use the flags to bypass Wuhan, then switch to ours. No. Wydaje mi się, że może być tak pomiędzy. Okej, okay, co tutaj mamy dalej? To jest takie, czy... W sumie możemy najpierw tutaj przejść, to jest... Tutaj mamy takie skondensowane to drzewko militarne i w sumie trudno określić, co dokładnie tam jest. Więc tak, my to bardziej chcielibyśmy coś do ataku. Consumption. No, możliwe, że consumption będzie ważne przy tych wojnach. Okej. Co tutaj jeszcze możemy robić? Tutaj już trochę do przodu jest, więc byliśmy na czasie. Let them shout. Okej, mogą się trochę powkurzać, ale bywa. A jak to wygląda? No, communication i Zang mają mniejsze poparcie, ale my to w sumie wybalansujemy. I się nie martwię. Na razie to ja chcę sobie wojsko jak najbardziej ulepszyć. Communication. Foreign Minister. Co ty, Foreign Minister? Masz. Nie, to nie jesteś ty. Improve relations. Nie, no to ty jesteś w ogóle lepszy. Foreign Minister. No. Dobra, niech tutaj powoli leci, a my już tutaj jak najwięcej. Okej, okay, co wybrać? Wydaje mi się, że superior firepower. Bo chcemy tutaj trochę omijać ich. I tutaj Zang. Zang. Dajesz. Jakby było to po kolei, to byłoby fajnie, a tak to nie jest po kolei. I muszę się trochę zastanawiać. Dobra, już musimy kolejny rok. Jak na razie nasza armia wygląda w miarę w porządku. Tutaj mamy punkt zwycięstwa, ale... Ale nie wydaje mi się, żeby... Było aż takie dobre. Teraz spróbuję jeszcze kolej najpierw wybudować tą jedną fabryką, którą mamy. Że się uda to wybudować, żeby przynajmniej coś było. Podczas wojny, bo to na pewno nasze dywizje się trochę powiększą. Okej. Dobra, wyślemy ekspedycję. 5000 dla Chińczyków to jest prawie nic. To jest w sumie jedna wioska. No nie, no wioski też są małe. Okej. Okay. Powoli nam się gromadzi już taka w miarę dobra armia.
Okej, okay, czy to jest Recovery League, czy to będzie zamiast Foreign Minister? Ty to chyba byłeś, już byłeś, więc my ciebie zamienimy, szczerze powiem. Okej, okay, New Modern Army i tutaj ulepszenie wojska. Tak, bo nasze wojsko nie jest aż takie najlepsze. Dobra, tutaj tak powoli robimy różne rzeczy. Ale co tutaj jeszcze mamy? Tutaj w sumie już wszystko mamy, co najwyżej możemy już podbudować sobie jakieś rzeczy. Na razie Japończycy mają dosyć duże wsparcie, więc trzeba będzie ich powoli zmniejszać. Dobra, zang. Czy to sobie może to... Nie, lepiej go nie wrzucać. Daliśmy tego zanga, ale to jest tylko 5%. Więc powoli zbijamy. O, zamienili się w komunistów. No bywa. No i my powoli... O, chyba trochę kolej budowano, czy... Jakoś tak randomowo się... Tutaj... Zmieniło. My już fabryk nie mamy. Okej, to jest problem. Okej, co to jest? Musimy mieć jedną z rzeczy. Professional Obligation, Celerized Provision. To jest zapewne coś... Coś, co jest w innym części. No, na pewno coś w innej części, ale zobaczmy co jest. Begins the path to war with Qing Imperial Authority. No to to jeszcze trochę nam zajmie. To nie jest aż takie ważne, ale to jest. No a tutaj trochę tych badań, które na pewno bym chciał robić. Ale to jest coś takiego, że chcę to zrobić, a czy mi się uda, to jest druga rzecz. Recovery Enric. To jest Foreign Minister, Maximum Commander Abilities. Foreign Minister. Właśnie, czy mamy fajnego z plus 5, a ten to taki nie jest zbytnio. Okej, Concordia. Ale możemy się zgodzić na film. Nie bądźmy aż tacy wredni. Okej, okay, proszę mobilization. O, i Rosja właśnie przejęła ich. Zamieniła się w republikę taką pełną skalową, więc... Inaczej się zamieniło. W sumie bardziej... Bardziej po prostu... No tam wygrała odpowiednia partia. Okej. Okay. Tak, Azja dla Azjatów. To hasło. O, no. Kolejna wojna. Dobra, ale myślę, że na tym zakończę. Więc widzimy się w kolejnych odcinkach. Z wami Trachol. No to. Cześć!